Elo, elo, 12 Kozlo, pozdro. Ostatnio mieliśmy maksy kalisteniczne, a dzisiaj przyszedł czas na to, na co najbardziej nie mogłem się doczekać, czyli sprawdzimy po pół roku nierobienia przysiadu, nierobienia ławy, nierobienia martwego, ile kilogramów spadło, jak to się zmieniło, bo mniej więcej pół roku temu zrezygnowałem na stałe z ławy, w sensie z siłówki praktycznie w ogóle, a z nóg to już, że tak z rok temu były ostatnie nogi robione, oprócz biegania. Na sam początek sprawdźmy, jak lata sama sztanga, bo ja czuję, że ruchu to też się mogło zapomnieć przez taki czas. No i też przypominam, że rozgrzewka to jest taka baza do nierozjebania się. Serio, jak chcecie być bezpieczni i zmniejszać to ryzyko kontuzji, rozgrzewaczka musi być. I tutaj na pustym, ale ja przed tym jeszcze też wymachy, różnego rodzaju ćwiczenia na gumach. Pamiętajcie o tym, bo ja też tego nie robiłem. Pamięć. Chyba muszę zamontować sobie te raki. Nie ma nikogo na siłce, więc warto się zabezpieczyć przed utratą życia. Leciutko, 50 kg. Sprawdźmy, jak to lata. O kurwa. No, 50 lat jak nic ogólnie. Jak gadałem z Zakrzewem, to ja obstawiałem stówę. Ogólnie bardzo bym był zadowolony, jeżeli byłaby ta stówa. Dlatego, że waga w butach, zegarku, najedzony to 69,9. Więc tak normalnie to może być 68. Ostatnimi czasy to było nawet 66. Aczkolwiek tak jak już wcześniej w poprzednim odcinku wspominałem, trochę się już tego jedzenia naładowało po tym planczu, więc ta waga już zaczyna rosnąć i obecnie to jest właśnie takie naszczo 68, 68,5, zależy od dnia. Więc tak, dla mnie szczerze stówa to by było bardzo dużo, bo nie dość, że pół roku nie robiłem, to miałem na masie 82,5 kg i wyciskałem 125, ale zobaczymy, powalczymy o lepszy wynik. Lecimy z 60. Szybka akcja. Nic, 0. 80. Już coś czuć, ale dalej jest bardzo duży zapas. 90. Powiem wam, że zajebiste uczucie. Ja mam wrażenie, jakby moja klata się cieszyła. Kurwa, czuję dosłownie, jakby mi się spięła cała. Potężna pompa już leciała, a to jest... Ja zrobiłem dopiero 4 serie po jednym powtórzeniu praktycznie, nie? Oprócz tych pierwszych. No, a ciało już się cieszy, już czuję tą siłkę. Naprawdę, kurwa, ja mam wrażenie, że tą klatę to tak eksploduje za miesiąc, czy za dwa. To zobaczycie, kurwa, to będą cyce takie, jak u starej baby. Zrobiło się trochę poważniej już przy tej 90, więc kamera w dół, magnezja w dłoń i wypierdolmy ten ciężar. 90 to jest jeszcze nic. Powinno być to niczym. Chodź tu, kurwo. Chodź do mnie. O! Zapasik jest, co? Może być stówka. Ale wydaje mi się, że dobrze wyliczyłem, że to będzie gdzieś w okolicach 100 kg. Zakrzew w ogóle mówił, że 110, ja w to wątpię. No i ogólnie gripik wziąłem nowiutki, świeżutki, kurwa, tak się klei. Jeżeli wy macie taką opcję, żeby zainwestować w taki gripik, no to serdecznie polecam, macie linka w opisie do gripa. O, słyszycie to? No przecież to słychać jakby klej, kurwa, był. A patrzcie to. Zobaczcie, tam dalej nie polecę, nie? Jak chcecie się czuć bezpieczniej, właśnie stabilniej przy wyciskaniu, no to must have. Muszę wam to pokazać, bo mnie to rozpierdala. Patrzcie, co się dzieje, kurwa, na łydach. Kurwa, musicie dać radę dzisiaj. Ja pierdolę. Co tu wyrasta? Wyobraźcie sobie, co się stanie z tymi nogami, jak ja zacznę je katować. No co tu więcej dodać? To musi pójść. Musisz iść
do góry, rozumiesz? Pokażę ci, co nie? No będziesz czuła. Będziesz czuła, że ja cię wypycham. Ty musisz mi pomóc i musisz razem ze mną do góry pójść, dobra? A co jest, ty, jaka siła? Wiadomo, dupę oderwałem, nie? Dla bezpieczeństwa, ale ty, co to było? Nie no, kurwa, no to może... Może 105, może nawet to 110, tak jak Zachrzew mówił. A już myślałem, że będę miał z głowy, nie? Że pierdolę tą stówę tak naprawię i będzie git. Bo serio mi zaczęło tak spinać klatę. Jak zaczynałem trenować, to ja miałem coś takiego, nie wiem jak wy, ale że przy wyciskaniu to nie czułem aż tak tej klaty jak teraz na przykład. Ja przy butterflyu tak nie czuję klaty jak przy klacie. Kurwo, jak ja się cieszę, że będę robił kurwo to wyciskanie. No i o to chodziło. Dziękuję ci, ale kurwa, jeszcze jedna seria będzie, wiesz? I znowu będę cię musiał o to prosić, żebyś pomogła. 105 to już nie są przelewki, wiesz? Damy się już tyle. Wiem, że nie było przez pół roku, co nie? Ja wiem o tym, ale no wróciłem, no. Wróciłem. Teraz już będzie wszystko dobrze. Dotykasz do klaty, czujesz moją klatę. Góra. Góra! Tak? Wszystko jasne? To robimy. Nie wiem, czy nie powinienem atakować 110 od razu, ale no przy tej stówie i czując ten przeskok z 90 na 100, to myślę, że znowu teraz 10 kg mogłoby nie pójść, dlatego bezpiecznie chciałbym sobie 105 zamknąć, co nie? I wtedy może powalczyć o te 110. Jakąś dłuższą przerwę zrobię, czy coś. Kurwa, no dupa oderwana w chuj, nie? No ale poszło teoretycznie. Ale dupa była tak wysoko, ja to muszę zobaczyć. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Przez ten okres najbliższy będę się uczył, żeby robić kurwa, że dupa ma być przyklejona. Ja będę się najwyżej wiązał kurwa sznurami do tej ławy. Ale już dzisiaj, no kurwa, chciałbym to 110 po prostu wyjebać. Ja 125 zresztą też widzieliście, no kurwa, to było z dupą w chuj uniesioną. Dlatego tak, możemy ustalić, że wyjebałem 90, bo przy stówie już tam odrywałem. Bez odrywania też bym wyjebał stówę teraz, ale też nie chcę tracić sił i po prostu chcę zaatakować to 110, bo czułem moc, tylko że ta dupa się odrywa. Jeszcze jakbym miał asekurację, wiecie, ale bez asekuracji nawet z tym, to ja mam coś takiego, że kurwa po prostu organizm walczy i ubezpiecza się tym uniesieniem dupy. Nie wiem, czy rozumiecie. Mam nadzieję, że tak. Zdjąłem smartwatcha, żeby nie było czasem jakiejś przeciwwagi, bo widziałem, że chyba troszkę, kurwa, tak mi ta ręka na tą stronę poleciała, ale najważniejsze jest to, że jest 110 i tak przyciągam. Mówię wam, tak przyciągam, bo się trochę cykam, kurwa, tej 110. Wiem, że mnie nie zmiecie, bo jest to, ale i tak to jest coś takiego, że... I chyba zaciski założę w sumie. Pierdolę. Nie będę robił zaciskami. Zobaczmy, czy Zakrzew miał rację. Kurwa, muszę się wybudzić. Już czuję na rękach, że to waży kurwa tyle, że nie ma co. Nie ma co w ogóle tutaj próbować i się narażać na jakieś kontuzje. 105 i tak jest wyżej niż oczekiwałem. Wiadomo, dupa. Kurwa, spróbuj, najwyżej kurwa ci upadnie na to, ale... No tak jak czułem, kurwa, gniecie w chuj. Nie mocy na 110. Jeszcze nie przy tej wadze. W sumie kurwa nie gadałem z nią przed tą serią, może to dlatego. Wolę tutaj jeszcze dopowiedzieć wam, że
No na pewno róbcie sobie taki deloadowy tydzień wstępny po takiej dłuższej przerwie, bo łatwo się uszkodzić, co nie? Jeżeli tego nie zrobicie, więc przed tym jak podchodzicie do maksów po dłuższej przerwie, obowiązkowo tydzień deloadu, pamiętajcie. Musicie na nowo nauczyć te mięśnie tej pracy, przypomnieć im, jak to kurwa chodzi, jak to się lata. Ja tego nie zrobiłem, przyznaję się, bo ja chciałem, żeby tak sprawdzić czysto zejścia z kaliseniki na siłówkę. Poza tym też nie miałem czasu na taki tydzień wstępny i w ogóle. A musiałem nagrać dzisiaj maksy. Przepraszam, hejterzy. Nie upominajcie mnie, proszę. Ja tą dupę nie będę już odrywał. Ja już nie będę. Siady. No z siadami jest taka akcja, że już pod koniec masy przestałem je robić, więc to było ponad rok temu. Tu jest też coś takiego, że nie umiem kompletnie przewidzieć. Nie wiem, czy to będzie 100, 130, a może w ogóle 80. Jedynie co, to widzę moje nogi i mówię, 100 powinna być. Więc ja bym obstawiał 110. To, co nie poszło na ławie, to, że tu pójdzie. Nie mam butów do tego, więc będę w skietach robił. Patrzcie, jakie brudne syry. Brudne syry. Brudne kalisteniczne syry. Ale dobra, to nie wiem, ja pierdolę. Kurwa, ja już czuję, że one rosną. Rosną mi, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, do wewnątrz się zakłada. Wiecie co wam powiem? Mam w to wyjebane, że to do wewnątrz. Nie będę tego kurwa, o specjalnie, bo taka jest koncepcja kurwa świata. Nie, nie, nie będę tego zmieniał na wewnątrz. Fajnie, ale jak to lata, to mnie chuj strzela, nie? Trzeba zacisku. No znowu zacisków kurwa nie dałem. Teraz. Chyba szerzej nogi muszę. Lecimy ze 100, co? Krótko. 110 razy będzie. Tylko najgorsze jest to, że już zapomniałem nogi ustawiać, nie? Że ja tak wychodzę i muszę się zastanowić jeszcze trochę, czy bardziej na zewnątrz stopy, czy bardziej tak. Dopiero, no to by było idealne, o, ten rozstaw. A ja mam wrażenie, że troszkę, o, robię tak. I tu mnie trochę chwieje, nie? Nie czuję się stabilnie po prostu w tej pozycji. 110. To lekkie jest. Nie, to na rękach, a co robię na nogach? No, było zachwianie. Nie wiem, czy dam radę 130, chyba nie dam rady. Aj, szkoda. Ale 120 możliwe, że pójdzie. Najważniejsze, że 110 jest zaliczone. Tylko mówię, to jest coś, co jest w mojej głowie takim pewniakiem. Dlatego ja też, kurwa, nie będę z tego jakoś nie wiadomo jak jarał. Bo też nie pracowałem na to, nie? Ja dopiero zaczynam nad tym, więc fajna baza ogólnie, fajna baza. 120 i na wszelki wypadek odsunąłem was troszeczkę, bo ja nie wiem, co tu się może odpierdolić. O kurwa! Koniec, 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 bo to jest bardzo niebezpieczne. Ja nie mogę tak robić. Po pierwsze, że tu coś poczułem, tu w nogi też już bardzo tak ten. No nie, po takiej przerwie nie ma co, bo ja nie pamiętam kompletnie jeszcze jak się ustawiać. W sensie wiem jak się ustawiać, ale moje mięśnie tego nie pamiętają. I zanim ja się ustawię, to wiecie, stracę trochę siły. I tutaj naprawdę była walka, jak 130 bym założył, to myślę, że już by mnie zgniotło. A jeżeli chodzi o moje cele w tych ćwiczeniach, no to po prostu subskrybujcie kanał i wszystkiego się dowiecie w najbliższym czasie, bo zrobię wam taki dłuższy vlog będzie z całych 2 tygodni.
powrotu na siłownię. A ogólnie to jak przerwałem, to było z tego co kojarzę 140 na 3. Tak mi się wydaje, ale jeszcze tutaj sprawdzę i wam będziecie mieć to nagranko. Przechodzę do martwego ciągu i tutaj było prawie 200. Ale czy dzisiaj będzie 200? Szczerze wątpię. Rozgrzewka 60. Też tak macie, że jak dłuższy czas nie robiliście nóg, to w takich seriach na przysiad tak was ciągną dwójki i się zawsze tak spinają, od razu czuję i tyłek, nie? A czwórki na przykład nic, nie? A podejrzewam, że to one przejmują tu największą pracę. Idę po ciebie. Dzień dobry. Chodźcie, 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 zobaczycie. Zważyłem się teraz i aż się sam zaskoczyłem, bo ja wam powiedziałem, że ja ważę obecnie... Ja powiedziałem wam, że ja ważę 68,5 pewnie bez butów, bez aparatu w ręku, bez telefonu w kieszeni, bez zegarka, co nie? 6,67. To kurwa, rozumiecie? 6,67? No to kurwa, to chyba nie są takie złe wyniki jak na taką wagę. Jakbym kurwa ważył teraz 82 kilo z tą siłą, no to inaczej byśmy kurwa rozmawiali, nie? Oj, waży już. Już zaczyna ważyć. A ja jeszcze nie powiedziałem. Nie powiedziałem wam, ile ja obstawiam tutaj w tym martwym. No i teraz to ja mogę być mądry, bo już wiadomo, walnąłem 140, wiem ile to waży. Ale tak szczerze, przed odcinkiem jeszcze obstawiałem 160 w swojej głowie. Kurwa, no jest to realne, nie? Jest to realne 160. No ale po prostu zobaczmy. 40, 80, 100. 120, 140 i 160. O chuj, nie ma chuja, ty. No i tak to się kończy, jak się nie robi nóg, co? 150? To aż 50 kg mi zleciało z martwego. Jak nie pójdzie, to zostajemy przy 140, co jest kurwa żartem jakimś. Nie ma chuja, nie ma chuja, w ogóle coś mi wstryknęło, kurwa. Kończymy na 140. Ogólnie to jest największa porażka, to jest największa porażka, nie? Dzisiejszego dnia. Ale wrócimy bardzo szybko. To by było... Siła. I honor.